Live. Na żywo jesteśmy. Dobrze, puśćmy coś. Co powiecie na... Co powiecie na... Co powiecie na... Battlefield. Tak, tradycyjnie zapytuję, z czego to jest muzyczka? Kto zna tę muzyczkę? Z czego to jest muzyczka? Nagroda jest przewidywana w wysokości 300 milionów pierdylionów hiperhekto złota. Oczywiście, jak zwykle, nikt nie wie, z czego to jest muzyczka. Nikt, tylko ja wiem. Jak nie wiecie, z czego to jest muzyczka, to teraz niech ktoś powie, jaka to jest muzyczka. O! Jaka to jest muzyczka? Kto zna? Tak, opanowałem harmonikę troszeczkę, ale nie opanowałem akurat tej muzyczki, bo jeszcze się mylę. Co to była za muzyczka? Pytanie wrzucam. No, a póki nie ma pytań i póki nie zaczęliśmy, to proponuję jeszcze pioseneczki, żeby sobie szły w tle. Ile tam minut zostało? To może ze dwie takie. Aha, nie powiedziałem, z czego to była muzyczka. To była muzyczka z gry The Battlefield 1. Tak, bo teraz już było tych Battlefieldów, nie wiem ile, z 10 pewnie, a to była z pierwszej oryginalnej gry Battlefield. Najlepsza muzyczka, najlepsza gra. Że teraz jak się w to gra, to jakby się grało w jakieś, no ludzie wyglądają jak trójkąty i w ogóle. A ja pamiętam, jak pierwszy raz w to grałem wtedy, to to było szok. W ogóle do dzisiaj się w to super gra, ale nikt już nie gra, bo za słabo. Powiem ci, co myślę. Powiedz mi. Tak prosto w twarz. Dawaj. Kiedy cię widzę, to się wstydzę. Ty chamie. Że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam. Znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. To jest kurwa skandal. Czasem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Kurwa mać! Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak.
tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak. Ej, na czacie, Adrian, serio jest krótsza od Wiedźmina ta gra? Kingdom Come? No bo tak się wlokła, To se myślę, panie, to tu się gra w, normalnie w czasie rzeczywistym. No, to tak zajdzie z 5 lat, zanim w ogóle grę się skończy. W ogóle się też kiedyś tak, ja czasem dostaję pomysły, jak mi się śpi, wymyśliłem, żeby zrobić grę w czasie trochę rzeczywistym, żeby się działo. Że, no nie tak całkiem, bo to by nikt nie grał, ale żeby na przykład dzień w grze to był ten sam dzień, co jest w czasie rzeczywistym i to była taka jakby, grałoby się rok i codziennie by trzeba przez komórkę wejść w grze i zobaczyć, co tam dzieje. Taki jakby dziennik growy. Nie? A synchronizowany z czasem prawdziwym. No co myślicie? Ktoś by chciał grać przez rok codziennie? Ludzie czasem lubią, nie? Że to takie zaliczenie niby. A taka gra trochę trenuje wytrwałość i takie różne rzeczy. No dobra, zaczynamy, tylko niech se dośpiewa do końca, bo tak mi głupio, że on tak śpiewa, a ja mu gadam. Czuję się jak na swoim własnym koncercie, jak jakiś palant żre, pije, gada z kimś, że ja próbuję śpiewać coś z sensem. Kiedyś tak było, że tak mordę darli na jakimś znowu tam spędzie wolnościowców i wtedy sam Janusz Wielki Korwin powiedział: cicho! Mistrz śpiewa. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja pierdzielę, Korwin anegdoty opowiadają, opowiadam anegdotę o Korwinie. Ja, tak, tak, ten sam. Ten sam Janusz. To jest piosenka, którą se śpiewa Janusz do lustra. Nie, to była prawda, tylko to Janusz powiedział, wydar się na wszystkich straszliwie, żeby mógł zacząć grać i śpiewać, a potem powiedział do mnie: można, mistrzu. Tak, 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 tak. Poczułem się jak mistrz. Tak, tak, tak. Przez duże szy. Tak, 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 tak. Kontestacja. No, nie będziemy się pieprzyć, od razu gadamy. Kontestacja, jest wieczór postwyborczy, 8 kwietnia 2024 i dzień dobry, że przyszli ludzie na żywo, bo dzisiaj zadam wam pytanie takie. Uwaga, następujące pytanie rzucam w tej audycji i to niech będzie motyw naszego spotkania kontestacyjnego, partyjnego. Czy, pytanie jest, uwaga, czy wierzysz w wybory? Słuchasz kontestacji. No w sumie nie wiem, po co przypominam, że słuchasz kontestacji, ale słuchasz kontestacji. No dobra, pytanie poważnie. Czy wierzysz w wybory, chodzenie na wybory? Adrian mówi zdecydowanie, ale nie wiem, czy mówił o grze jeszcze, czy już o wyborach, więc precyzuję, że są, czy że w uczciwość? No, w to, że warto chodzić na wybory w ogóle i brać udział w takich wyborach. A dlatego to mówię, bo akurat jest 8 kwietnia, akurat były jakieś tam wybory i na przykład nie były wybory prezydenta, premiera, reszty Hołoty, tylko lokalne. No i lokalne mają takiego plusa, no, że są lokalne, czyli że po pierwsze masz większy wpływ na cokolwiek, no im bardziej lokalne, tym większy jest ten wpływ, wiadomo, a po drugie, że nie są aż tak jakieś polityczno-marketingowo, nie wiem jakie, bo dotyczą spraw konkretniejszych zawsze, nie? Jak wybierasz wójta Pcimia, to głosują ludzie z Pcimia na tego wójta, żeby ten pcimski wójt coś tam w Pcimiu zrobił. I czasem to ma może właśnie sens. No, ale ogólnie, czy wierzysz w wybory
I właśnie w jakie i kiedy nie, i czyż w uczciwość i te rzeczy. Wierzysz czy nie? Jest, masz okazję mnie przekonać z tego powodu, że ja nie wiem sam, w co wierzę. No. Oczywiście przypomnę też, że Korwin, sam wielki wiosenny Korwin, wierzy, że wybory są bez sensu. Totalnie. Ale Korwin to jest Korwin, on zawsze totalnie wierzy w coś albo totalnie nie wierzy, to się tym nie można sugerować. Ale dużo, dlatego o tym mówię, bo dużo wolnościowców z jakiegoś nie wiadomo jakiego powodu wzięło sobie, zapożyczyło przekonania od Korwina i uważałem, że jak ma być wolność, to nie może być demokracji. O, tak. I tu, o, tu trzeba tak skomentować, że o. To pan mnie, normalnie mnie pan teraz oczy otwierasz. No właśnie, więc tak mi kiedyś otwarł oczy, myślę sobie, demokracja ty, ty szmato. No i ja potem sobie zacząłem myśleć i tak sobie myślę do dzisiaj, nie wiem. Wiecie co, ja nie wiem. No problem na tym polega, że nie za bardzo mam porównanie, bo ja byłem mały, to żyłem w kraju, gdzie nie było żadnych wyborów, tylko rządziła jedna partia. No dobra, ale teraz żyję, no dobra, już nie żyję. Potem żyłem w kraju, gdzie były wybory i też to gówno dało, bo była co prawda nie jedna partia, tylko dwie, ale one się nawzajem wymieniały władzą i tak do dzisiaj zostało. No i w sumie to już tak od, o kurde, ile od kiedy to już jest PO i PiS w Polsce? Od 2005? Czy pomyliłem? 15, nie, 5? Nie wiem, długo, długo. I już tak pewnie zostanie na zawsze. No więc od czegoś takiego człowiek sobie myśli, że co za różnica, czy są wybory, czy nie są wybory. I tak zawsze jest to samo gówno i może nie warto w ogóle o tym gadać i może to jest dobra odpowiedź na to pytanie. No, a znowu inny sobie myśli, że ma pogląd, tak jak Korwin, że im mniej demokracji, tym lepiej, bo rządzi w demokracji zawsze, przypomnę główny argument, że jak są wybory, to zawsze głupich jest więcej niż mądrych i wrednych jest więcej niż uczciwych, chociaż nie, to nie jest argument. Nie, głupich jest więcej niż mądrych, o. I w związku z tym każde głosowanie i każde wybory muszą być skazane na to, że zawsze będzie rządziła głupia większość. No, może to być nawet prawda, tylko w tym rozumowaniu jest taki błąd jeden, że niekoniecznie zawsze się głosuje na, no nie wiem, na najlepszy projekt mostu albo na to, jak skalpelem zrobić operację serca, więc nie zawsze musi być człowiek super mądry, żeby jego wybory miały jakieś dobre wyniki i znaczenie. No bo, że nie trzeba być super mądrym, żeby wiedzieć, jak są wybory na szefa policji i wybiera się największego sadystę, złodzieja i tak dalej, no to lepiej go nie wybierać, wybierze się kogoś, kto nie jest sadystą i złodziejem. I to mogą zrobić ludzie kompletnie głupi i wybrać gościa, który zapewni ludziom trochę lepsze życie, bez żadnej mądrości. Więc ten argument Korwina to taki trochę, nie wiem, no nie zawsze. Chodzi o to, żeby był głupi i mądry. No, co tak lubi uprościć świat, a w świecie nie ma tak prosto. No, ale mówię, nie mam porównania. Powiedzcie mi, co wy myślicie. Czy w ogóle ktoś z was jeszcze chodzi na jakieś wybory albo w ogóle zwraca uwagę? Teraz były wybory. Niech ktoś powie mi na czacie, czy wiecie, kto wygrał u was lokalnie w tych wyborach samorządowych. Czy to naprawdę macie w dupie? A może ktoś z was był na wyborach? No to niechże powie mi te. Kurde, wyłączyłem sobie mikrofon, nie wiadomo dlaczego. Zapraszam. Można też zadzwonić najlepiej i pogadajmy o wyborach, czy w to wierzysz i jakich. 573-568-457. No Adrian mówi, podsumowałeś ciągle szambo. Zawsze to jest trochę szambo, ale jest też taka koncepcja bardzo popularna, że wybory to wiadomo szambo i wszystkie minusy, ale to i tak lepsze niż alternatywa. No tak, lubię, że ja nie wiem jaka jest alternatywa jeszcze, może Arabia Saudyjska, może Putin, ale tak naprawdę to czemu zawsze podaje się takie alternatywy jako super skrajności? No, nie wiem czemu. Musi tak być, że jak nie ma demokracji, to musi być zawsze najgorsza łajza, szuja, sadysta albo, nie wiem, chory na władzę Hitler i Stalin i Putin i inny tam, co się na in kończy, na przykład Martin? No, nie wiem tego. Nie wydaje mi się.
No, ale na pewno jak ludzie lubią wolność, tacy jak my, kontestatorzy różni, to bardziej ich kręci, i to jest trochę, nie do końca rozumiem dlaczego, ale bardziej są skłonni powiedzieć, że demokracja jest do dupy, niż że demokracja jest raczej lepsza niż dyktatura. I ja myślę, że to zaraził nas tym wszystkim ten Korwin, bo on bardzo to ładnie argumentował i śmiesznie, i przekonująco, i fajnie się jąkał, i błyskał muchą, i myśmy to kupili, że demokracja to jest zawsze głupota. No. Ja powiem, dlatego mi się... to właśnie powinno być odwrotnie, nie, że wolnościowcy albo jacyś ludzie, co lubią wolny rynek, dokładnie mówiąc, rynkowcy, bardziej mi się wydaje, niech mnie ktoś poprawi, powinni być za demokracją. Dlaczego? Bo demokracja to jest po prostu wolny rynek w polityce, czyli tam trzeba sprzedawać ludziom swoje poglądy i swoją propozycję, kandydaturę na kogoś tam. To samo gówno, które jest w polityce, jest na wolnym rynku. Więc jak ktoś mi opowiada, że wolny rynek jest super, ale wybory to jest jedno gówno, to ja zwrócę uwagę, że dokładnie to samo gówno jest na wolnym rynku. Czyli że my kupujemy, albo nam próbują sprzedać ludzie coś nie dlatego, że jest dobre, tylko dlatego, że dobrze to sprzedają. Więc jak teraz do wyborów startują panowie Tusk i pan Kaczyński, to nie dlatego, że oni są najmądrzejszymi ludźmi w Polsce i świetnie umieją rządzić, bo już przez tyle lat pokazywali, jak umieją rządzić, tylko dlatego, że to dobrze umieją sprzedać. I nie jest to samo, jak kupujemy, nie wiem, samochody, Facebooka używamy, to też jest jedno gówno. To nie mówcie, że to jest najlepsza aplikacja, jaką widzieliście, Facebook, albo jakieś tam inne rzeczy. To wszystko jest kwestia sprzedaży. A ta historia Billa Gatesa i jego sprzedaż, jakie on rzeczy sprzedawał, dziadostwa, a jak dobrze mu to szło? No. Więc się trzeba zastanowić, bo może mimo całego gówna wolnego rynku, że wszystko się trzyma na sprzedaży, a nie na tym, co dla nas dobre, że to nie jest takie piękne, jak myśmy sobie wyobrażali, marząc o wolnym rynku, że ale będzie. Samo, będzie tanio i dobrze. No tak, będzie. No może będzie w porównaniu z tym, co było za PRL-em, ale no to nie jest takie proste, bo to tanio i dobrze się potem kończy tak, że jest tanie żarcie i jest dobre żarcie, ale umierasz na raka wszystkiego po tym żarciu i jesteś gruby jak jasna cholera, bo żresz sam cukier. I tak to wygląda w praktyce. A teoretycznie masz pełną wolność i dowolność, możesz jeść co chcesz, ale jakoś tak dziwnie wychodzi, że nikt nie je zdrowych rzeczy i dobrych rzeczy, tylko je takie atrakcyjne rzeczy. No i to samo jest w polityce i w wyborach. Więc dlatego sobie myślę, że jak ktoś kocha fanatycznie wolny rynek, to dlaczego nie kocha fanatycznie demokracji? Bo to jest dokładnie tak samo działa. I teraz Korwina trochę nie rozumiem, że on coś opowiada o wolności, kiedy on jest za dyktaturą, czyli że najpierw, żeby on, Korwin, król rządził, a nie jakieś głupie ludzie, bo on wie lepiej niż większość. No, to tak samo powinien analogicznie nie znosić wolnego rynku, bo on wie lepiej, że ludzie powinni żreć dobrą, zdrową żywność i jajka od pięknej latającej kury, która jest tam czochrana przez specjalistów, ekspertów i chodzi na manikir, no i że te jajka są 3 razy droższe, ale są zdrowe. I on to wie, on teraz wszystkim powie, a nie jakiś zasrany wolny rynek i każdy kupi od złej kury zesrane jajko i mechanicznie robione po taniości i tak dalej. No a on tutaj z jednym mówi, że tak, a z drugim, że nie. Raz dobrze, że ludzie wybierają na rynku wolnym, ale źle, jak wybierają prezydenta. No bo pewnie dlatego, bo jego nigdy nie wybierają, bo jest do dupy sprzedawcą. A, obraziłem Korwina. A. To pan mnie, normalnie mnie pan teraz oczy otwierasz. No, oczy otwieram, obrażam. No, w każdym razie, wracając do pytania, czy wierzycie w te wybory? No i to się przy tym, co powiedziałem, teraz tak, jak powiesz, że wierzysz, to jest pułapka, dlatego to zadzwoni. Wciągam w pułapkę. Zadzwoni i powie tak, wierzę, to ja go zaraz zapytam, czy wierzysz w wolny rynek. I mówię, też wierzę. No i to ja przypomnę, że wolny rynek ma swoje wady, a jak powie, że nie wierzy, to go zapytam, czy nie wierzy w wolny rynek i wtedy wyjdzie, że to komunista i ogólnie zawsze się skończy, że wszyscy jesteśmy komunistami oprócz Korwina. No. Korwin jest tym, kim chce.
Czemu ja o tym Korwinie? Nie wiem, bo wiecie, Korwin nie będzie żył wiecznie. Spieszmy się robić se jaja z Korwina, tak szybko odchodzi. No dobra, dawaj Łukasz, chodź, że zadzwoń, albo mów chociaż na czacie, mówi pdolisz Martin, chociaż akurat ciebie lubię. Dobrze, dlaczego, w którym miejscu, bo całkiem możliwe, ja mówię trochę, żeby was prowokować do rozmowy. Budzicu mówi, właśnie demokracja w takiej skali nie działa. No to co, wolny rynek też w takiej skali nie działa? Bo może nie działa. Może, nie wiem. No trochę nie działa, nie? Jak się tworzą jakieś dziwne monopole, duże firmy, super wielkie, mega hiperkorporacje kolaborują z rządami, a nawet i bez rządu dalej by różne były praktyki, takie niekoniecznie najlepsze dla konsumentów. No, może kwestia skali rzeczywiście. Może powinniśmy chcieć wolny rynek, ale taki XIX-wieczny tylko. Bo taki współczesny, gdzie wszystko jest skoncentrowane w wielkich, olbrzymich firmach z super wielkim kapitałem, to może tak nie jest dla nas najlepsze. Co powiesz? Głupoty Adam? Łukasz? No co? Kto mi odpowie na to pytanie? Alex mówi na czacie. Na wiosce kandydaci na wójta robili spotkania z mieszkańcami. Na spotkaniu nawet kilka konkretnych pomysłów i wyniki znane. Małe społeczności nie są anonimowe i władze lokalne mają jakiś wpływ na sprawy. I widzisz, Aleks, właśnie tu się zgadzam. Trochę przynajmniej. Albo powiem tak, przekonuje mnie ten argument, bo no ma sens, nie? I to, więc wierzysz w wybory samorządowe, lokalne, wioskowe, tak? Może. Budzicu mówi, wolny rynek i demokracja przestaje działać, gdy znika odpowiedzialność za wybory i czyny. To jest mądre, co żeś powiedział, ale z tego by wynikało, że przy odpowiednio wysokiej skali albo rozproszeniu tej odpowiedzialności, że w jakichś dużych strukturach nie działa wolny rynek i nie działa demokracja, bo zanika odpowiedzialność osobista za no, wszystko, co się robi. Dlatego może stąd się brać, takie rzucam znowu teorie, to podobieństwo między dużymi firmami a państwem, że duże firmy, duże wielkie hiperkorporacje bardzo przypominają w działaniu, zachowaniu i właśnie w braku odpowiedzialności przypominają państwo. Nie, państwo przypomina duże firmy, wielkie megakorporacje przypominają państwo, że to też tak i też marnują dużo środków i pieniędzy. No wiem, bo ja dla jednej pracuję akurat. To widzę od środka. Jakbym nie pracował, to też bym widział, bo kiedyś pracowałem, no i skupę innych ludzi przecież pracuje, no wiemy jak działa. Tak, no i co wy na to? I czemu nikt nie chce zadzwonić tak na żywo, pogadać? No wiem, że tu pierwszy telefon jest taki, że się każdy boi. Nie bój się, nie bój się, nie lękajcie się, dzwońcie do kontestacji, nie lękajcie się kontestacji. 573-568-457 to jest numer telefonu. Normalnie działa. Normalnie wdzwaniasz się przez zwykły telefon. Czar internetu, technologii i eksperta od mediów, czyli mnie, elektronicznych. Robię takie programy od tak dawna, że daj pan spokój, jakie czary ja potrafię jednoosobowo zrobić, bo mam odpowiedzialność osobistą. O, a przy okazji właśnie newsik mały. Newsik, tada! Nowe zgłoszenie do partii Kontestacja, która kiedyś na pewno powstanie. Ta nowe zgłoszenie chciałem powiedzieć i pochwalić, że nie bał się i zgłosił się Maciek. Maciek nie wiem skąd, ale mówi, że mieszka aktualnie na Filipinach. No i co mi z Filipin? A nie, tak naprawdę bardzo dobrze, że mieszkasz na Filipinach. Nie ma to problemu, ponieważ super partia Kontestacja jest międzynarodowa. I dlatego opowiem wam, że dostałem kartkę z zaproszeniem na wybory. No, ale co myślisz, ale ty mieszkasz w Anglii. To jak możesz brać udział w wyborach w Anglii, jak nie masz obywatelstwa angielskiego, Martin? Co ty nam piedrolisz tutaj? I ani tym bardziej nie jesteś native speaker. No, a może jestem. No, może nie wiem, czy jestem, bo może to jest kwestia, że ja się samo identyfikuję jako native speaker, ale nawet jak się identyfikuję, to z Ameryką, a nie z Anglią trochę. Nie, sam nie wiem, z czym się identyfikuję. Dobra, ale prawdą jest, że będę głosował w wyborach lokalnych w Anglii.
I to jest też jeden z wielu przykładów, który pokazuje, jak bardzo Anglia jest zaawansowana w takich sprawach w porównaniu z Polską, bo w Anglii wystarczy mieszkać gdzieś, a nie trzeba mieć papierologii, obywatelstwa czy coś, żeby głosować w lokalnych wyborach, co ma sens, nie? No, cześć, jest telefon, kto się nie bał, cześć. Leo. I bardzo dobrze. Wierzysz? Słyszałem, że tak, wierzę w osobisty, indywidualny wybór każdego człowieka. Wierzę, że każdy wybiera, czy chce robić, czy chce nie robić, czy chce pracować, gdzie chce robić. Generalnie to są wybory, które mają znacznie większy wpływ na życie ludzi, albo na przykład gdzie chce mieszkać. I to są ważne wybory. To są najważniejsze wybory w ogóle. No, to się zgadza. Dobra, tośmy ustalili. Wszyscy się zgadzają? To brawa, bardzo dobrze. Aplauz. Aplauz i aprobata. A teraz temat jest taki, czy wierzysz w wybory do jakichś władz? Co, na którymś poziomie to ma sens, nie? Jak masz na przykład, no nie wiem, małą grupę, nie wiem, stowarzyszenie biblioteczne albo sąsiedzkie, nie? I ono jest na tyle małe, że tam jeszcze ludzie znają, i każdy mniej więcej tam każdego kojarzy, to wydaje mi się, że wtedy to ma sens. Ale zapomniałeś wspomnieć o jednym, że wybory takie parlamentarne czy samorządowe, porównałeś, że to jest trochę jak wolny rynek. No, chciałbym zauważyć, że... No dobra, no to ci mówię. No z mojej perspektywy na tym wolnym rynku państwo ma rozbijać monopole. A co rozbija monopole w demokracji? A no już co nikt. Te duże partie polityczne. Co pilnuje tego, żeby każdy miał wolne, równe szanse konkurowania, a nie to, żeby było tak, że jest próg wyborczy, subwencja wyborcza, jeszcze ten, który ma najwięcej, to zdobędzie najwięcej. No i to jest idealny argument, na który ja nie wpadłem, bo wyobraźmy sobie, żeby na wolnym rynku ktoś wprowadzał próg 5%, czyli tylko mogą działać te firmy i możesz kupować tylko od tej firmy, która ma minimum 5% rynku. No to byśmy wszyscy powiedzieli, ja bym powiedział pierwszy na to. No. Więc to jest tak, ale jest jeszcze ciekawa rzecz, powiem ci taka a propos wyborów trochę przy okazji, nie jest to bezpośrednio co dotyczące wyborów tutaj najbliższych, jakie się odbyły, ja nie głosowałem akurat. Ale było bardzo ciekawe Tydzień Nauki jakiś czas temu w Warszawie, no i tam sobie chodzą różni naukowcy i tak popularyzatorzy nauki opowiadają i typ pokazał, udowodnił, że budżet obywatelski jest źle rozdysponowany i zaproponował nową metodę wyliczenia i pokazał na konkretnych przykładach, że jest to bardziej sprawiedliwe w każdym jednym przypadku. To znaczy udowodnił matematycznie, że jest sprawiedliwszy sposób podziału budżetu obywatelskiego. I co się stało? No i właśnie nic. I z tego, co słyszałem, to jak ktoś gdzieś tam próbował to promować, ale nikt nie był zainteresowany sprawiedliwym podziałem, no bo wtedy to wiesz, jakoś to zmieni. Z korupcją i trudnie z jakimiś takimi rzeczami. No, ale to może nie jest wina demokracji, bo no, ludzie chcą, żeby było tak. Ludzie nie są zainteresowani, żeby było uczciwie. Może to jest... Tak myślę, nie? Że ludzie są zainteresowani tym bardziej, żeby myślą o sobie pod kątem siebie, żeby sobie dobrze zrobić, a nie żeby było tak, żeby wszyscy mieli sprawiedliwie, bo wtedy to ja nie będę miał lepiej niż inni, nie? No to może, no nie wiem, co, to chyba lepsza demokracja niż, no bo to jest jakaś paranoja, to żeby było uczciwie i były dobre zasady i wszyscy też na tym skorzystali, to wychodziłoby na to, że potrzebny jest dyktator, który zmusi ludzi, żeby byli uczciwi, bo ludzie chcą być nieuczciwi i ten zły dyktator zmusi ich, żeby być uczciwi w ogóle. Bez sensu. No nie da się ludzi zmusić do bycia uczciwymi, wydaje mi się, ale mam jeszcze dwa przemyślenia, bo ostatnio gadałem z dziewczyną, jaką się spotykam, ona jest bardzo z lewej, to znaczy bardzo feministyczna i tak dalej. Tak. Mieliśmy bardzo zagorzałą, burzliwą dyskusję na temat praw wyborczych, bo w każde magiczne, wiesz, podajesz randomowy fakt z dowolnego okresu historii, z dowolnego państwa i na wytłumaczenie jakiegoś wyjątego z kontekstu faktu, rzucasz magiczne Awada Kadawra patriarchat i to jest odpowiedź na wszystko. I mi powiedziała, słuchaj, a czemu tam w tysiąc, dopiero 900, nie wiem, tam 70 kobiety dostały prawa w Szwajcarii? Patriarchat! Patriarchat! No i potem mówi,
Tak, a potem mówi, a wiesz, no i czemu w Polsce szlacheckiej kobiety nie miały prawa głosu? Patriarchat! No i okazało się, że zbadałem sobie obydwie te rzeczy. Okazało się, że w Szwajcarii konstytucyjnie było powiązane prawo głosu z obowiązkiem służby wojskowej. To ma trochę sensu, bo jak wiesz, decydujesz o tym nawet nie w kontekście polityki zagranicznej, czy jakieś wypowiedzieć państwu wojnę, czy się bronić, czy cokolwiek, ale ryzykujesz własnym życiem, to masz do tego trochę inne podejście. To ci się miejsce bojowe, nie? No. A powiem więcej, przecież te kilkaset lat temu, no to nawet nie trzeba było wypowiadać komuś wojny, kogoś najeżdżać, bo wystarczyło, że państwo było słabe, to też ci zależy, żeby było się półsilne, bo nie chcesz być najechany, tak? No tak, ale koncepcja była, że to można szczegółowo różnie rozwiązać, ale chodzi o to, że odpowiedzialność była powiązana z prawem, czyli ktoś ma prawo decydować o całości, to musi być odpowiedzialny też za tą całość. I to było niezłe, niezłe. To jest ciekawe. No niestety teraz, z tego co wiem, politycy są zwolnieni całkowicie z państwa i z odpowiedzialności, a z Polski szlacheckiej to jakieś 10% tylko miało głos, w sensie szlachta miała głos, a okazało się, że ktoś, kto nie był szlachtą, nie miał i głosu i nie musiał też wojska wystawiać, więc tak samo było to powiązane. Tak, przecież ludzi nie miało ani jednego, ani drugiego, również mężczyźni. Więc wcale nie było to powiązane z płcią, tylko z obowiązkiem wojowania, że się wyrażę. Tak. No i ostatnia rzecz, jaką chciałem w tych wyborach zwrócić uwagę, znaczy przy okazji tych wyborów, to dlaczego jakoś myślimy o tym, naturalnie nam się wydaje, że okej, dzieci nie mogą głosować, no bo wiadomo, jakby wszyscy wiemy, tak? Nie są wystarczająco rozwinięte intelektualnie i tak dalej. A dlaczego nie ma limitu wieku z drugiej strony? Bo dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Dlatego człowiek, który ma demencję, przez sobą 2 lata życia, statystycznie głosuje, co się będzie działo przez najbliższe 5 lat. No to jest dobre. Ale może to w nagrodę za resztę życia? Czy nie? No dalej trochę głupie, ale... No, ale jakbyś to powiedział głośno, to by było niepopularne chyba. Właśnie, ale jednak mimo wszystko jakoś mnie tak intelektualnie skłania do tego, że być może limit wieku w głosowaniu w tą drugą stronę, to może nie byłby głupi pomysł, no. Na pewno wszystkie badania wskazują, że inaczej by wyglądały wyniki wyborów. Ja nie mówię, czy zapytam, jak będziesz miał 90 lat, czy masz to samo zdanie? Nie masz jeszcze 90 lat. Nie mam, jeszcze nie mam. Czy ktoś słucha, kto ma 90 lat? Halo? Niech zadzwoni. Ale wątpię. No to takie przemyślenia na temat demokracji i wyborów. No ostatecznie wierzysz, czy nie wierzysz bardziej w wybieranie... Demokracja? No. Nie, wybory, wiesz, w ogóle. Wybieranie do jakichś tam reprezentantów albo do miejsca, gdzie jest jakaś władza. No to już ci mówiłem, że to zależy. No to taki zależy. Przewodniczący klasowy, czy tam, nie wiem, na roku, to może być wybrany. Tylko jak się ludzie znają, nie? Tak? To jest to kryterium ważne? No jakby się tak zastanowić, to na pewno jest to kryterium, które jak będzie spełnione, to już znacznie więcej to ma sensu. A czy jest jeszcze jakieś inne kryterium, które może być zamiast tego, że się na przykład ludzie nie znają i ten wybór ma sens? Powiem ci, że nie wiem, trzeba by się nad tym zastanowić. Można sprawdzić, bo są teraz takie w korpo takich, znaczy korpo, właśnie korpo i nie korpo. Są taki rodzaj, powiedzmy, mody trendu biznesowego w organizacjach, tak zwane turkusowe organizacje. No i one tam wprowadzają takiego, że mają kilka sposobów zarządzania. Jednym z nich jest na przykład tak zwana holakracja. Piękny buzzword, który tłumaczy ni mniej, ni więcej, tylko że podobno jest płaska struktura i wszyscy mają równy głos i że są zasady demokratyczne i głosowania. I miałem szczęście, nieszczęście w takiej organizacji być bardzo krótko, ale jednak przez parę miesięcy uczestniczyć w takiej firmie. W prawdziwej, bo Ayn Rand o tym pisała w książce Atlas Shrugged. Ale to miała być fikcja, a ty w prawdziwej byłeś. I co było? Tak. A potem
wiesz, jeszcze wcześniej to było DDO, nie? Decentralized Organization i pykło, i się jednak rozsypało na tym wszystkim blockchain. Ale mniejsza, no, doświadczenia z takiej firmy pokazują jednak, że po pierwsze, układy zawsze się tworzą, to znaczy człowiek ma naturalną skłonność do tworzenia hierarchii i zawsze są równi i równiejsi i mimo wszystko, mimo tego, że oficjalnie to było wbrew wszelkim regułom, no to jedno było drugie, a potem okazywało się, że była tak zwana starszyzna. Tak, zawsze rządzili liderzy, tak. No to prawda. No i tam raczej powiedziałbym, że środowisko, nie wiem, czy to jest wynik tej holakracji, czy tego wszystkiego, ale zdecydowanie bym powiedział coś pomiędzy sektą, a takim ultratoksycznym, ultratoksyczną organizacją. Podejrzewam, że gdzieś tam takie sekciarskie bardzo mocno były zapędy i się szybko rozstaliśmy z tą firmą, bo okazało się, że każdy ma równe prawo głosu i każdy może zgłosić sprzeciw. No ale jak twój sprzeciw się nie spodoba, to jednak twój sprzeciw jest niewłaściwy i wtedy jednak nie możesz go zgłosić, bo pod groźbą różnych nieprzyjemnych konsekwencji. I właśnie, to jest ból demokracji, że demokracja na wyższym poziomie zawsze jest fikcją, mniej lub bardziej. Zawsze się to sprowadza do rządów jednak jakichś tam ludzi, a nie tak jak to grupa trzymająca władzę, jak to ten umyślnika. Zawsze się hierarchizuje każda demokracja, bo tacy są ludzie. To wynika z tego, jacy jesteśmy, ale to już jest zbadane. No, socjologia grup mówi o tym, jak kiedyś się to czytałem na studiach, to mnie fascynowało. Ale ja też miałem okazję przećwiczyć w praktyce na przykład w kościołach, bo to też tam tak bardzo demokratycznie się mówi, że teoretycznie ma być w kościołach, a w praktyce za cholerę nie jest demokratycznie. Mi się wydawało, że nie ma instytucji bardziej zhierarchizowanej niż kościół. Wydawało mi się, że to jest w ogóle kwintesencja. No katolicki, tak, ale ja byłem w takich protestanckich, co tam już mówią, że nie, no wszyscy równi, nawet pastor ma żonę, te rzeczy. No zobacz, jaki piękny jest zdecentralizowany judaizm. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Zapraszamy do zostania judaistą. A czemu nie? Blockchain po prostu religijny, zdecentralizowane zapisy. Każdy może mieć, wiesz, w danej na przykład społeczności jeden zakaz może obowiązywać, a inny nie może. W jednej na przykład można coś jeść, a w innej czegoś nie można. I to akurat czytałem, więc są takie ciekawe. Uczmy się demokracji od rabinów. Patrzcie, jak im dobrze poszło w historii. Przez, prawda, tak do 1950 któregoś. Bym powiedział w kontekście obecnych politycznych sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tak, ja wiem, że sobie tutaj robię wrogów takimi uwagami, ale liczę na lekki humor, jakby też. To też wziąłem od rabinów, że mają humor na swoim punkcie. A tak, humor to pozwala znosić znacznie więcej. Potrafi, tak, pomaga znieść demokrację na przykład. Humor. Tak, zdecydowanie. Właśnie widziałem, słuchaj, podręcznik świetny, rewelacyjny, strasznie mi się podobał. Podręcznik chyba oporu obywatelskiego, jakoś tak się to nazywało. I to była taka publikacja, która została wydana, bo nie mówię o tej rozprawie filozoficznej o posłuszeństwie, o obywatelskim nieposłuszeństwie chyba Soro, to napisał gdzieś, to nawet mam. O obywatelskim nieposłuszeństwie. Henry David Thoreau. Też bardzo podoba mi się, bo tam jest takie zdanie, że najlepszy rząd jest taki, który nie rządzi wcale. No, to widzimy w Polsce. Rządu, tym lepiej. Żebyś nikt nie ruszał. No, tak. Ale czytałem sobie ten poradnik i bardzo mi się podoba, to była jakaś taka z PRL-u bibuła, że na przykład trzeba urządzać, nie wiem, pogrzeb demokracja, bo fałszywe jakieś tam laury i doceniać kogoś za jakieś takie absurdalne rzeczy. Dużo tam było humoru, takiego wyśmiewania się, takiego absurdu, że na przykład... Taka ironia, robisz... no. Tak, że na przykład dajesz komuś, no jak te nagrody takie humorystyczne, złote maliny czy inne takie rzeczy. Może trzeba po prostu walczyć z humorem, nie wiem, cholera wie. To jest to, co ja bym proponował, żeby nie liczyć na wybory, tylko zająć się humorem albo walczyć właśnie, no. Ale tak jak mówiłeś, dobrze przypomniałeś na początku, najważniejszy wybór to jest wybierać w swoim własnym życiu, swoją nogą, ręką, głową, wyborem, mieszkaniem. Ludzi dookoła. Ja dopiero teraz odkryłem, jakie to jest ważne. Najważniejsze. Tak jest.
No. Dlatego otaczać się kontestatorami trzeba. Tak jest. Ja to robię. Dobrze się sprawdza. Są czasem dziwni ludzie, ale oni są fajni. No. Życie jest kolorowsze. I zdecydowanie uczciwsi i tacy do pogadania. Rozumiem koncepcję na przykład umów, odpowiedzialności i takie sprawy, co coraz trudniej zrozumieć ludziom. To prawda. Dobra, nie zajmuję więcej linii. Było miło, słucham. Pozdrawiam. Super, na razie. Cześć. Cześć, to był Leo. Można wpaść do audycji w sensie takim telefonicznym i zadzwonić. No można wpaść też no, fizycznie, tylko to pewnie daleko, nie? Jak ktoś chce przylecieć do Anglii. Czego słuchacie? No słuchacie kontestacji. Bądź kontestacie. Dobrze, zaraz włączę. Bądź kontestacie. Dzisiaj gadamy o tym, czy wierzysz w wybory, wybieranie i wybory. 573-568-457. Zadzwoń, pogadaj. Niech nie sam tylko Leo gada tutaj. Niech też ty gadaj na przykład. A jak nie, to pisz na czacie. Mówi Budzi Cu. Dlaczego się demokracja zawsze przypomina w praktyce niedemokrację? No bo w sumie no, masz rację. Wynika to, mówi Budzicu, chyba z rodzaju charakteru każdej jednostki. Są rządzący i ci, którzy chcą być rządzeni. No tak, no gdzieś tam w podstawach tak, w skrócie bardzo mówiąc, że tak, większość ludzi lubi mieć opiekuna i to wynika, no nie zmienimy tego, bo ludzie po prostu się tak rodzą biologicznie, że mają rodziców i ci rodzice to zawsze są na początku no, Bogiem dla małego człowieka dwuletniego i tak dalej. I to nie jest, nie ma w ogóle demokracji w życiu człowieka. Zaczynamy wszyscy życie od autorytarnych rządów rodziców. No. Ja wiem, że to się próbuje zmienić, nie? Niby na Zachodzie, że nie wolno dziecku powiedzieć już nic niemiłego i tak dalej, czego słuchać i on w ogóle ma wybierać. Tak, tak, ale to jest w teorii. A w praktyce życiowej, takiej na ulicy, nawet w Anglii, to dalej są rodzice rodzicami, albo nic nie działa. No, bo to jest tylko do wyboru tak. Albo mama i tata są mamą i tatą, po klasycznemu zupełnie, albo jest jeden burdel i dziecko nie wie, co robi i rządzi wszystkimi i traci na tym dziecko, rodzice, otoczenie, wszyscy oczywiście. To wszystko źle działa. No, a w końcu się muszą nauczyć rodzice, że niestety muszą być rodzicami, a czasem sobie zatrudniają jakąś super nianię i ona ich wtedy uczy, że no sorry, ale to tak trzeba. Można w cywilizowany sposób być autokratą jako rodzic oczywiście. Nie mówię, że trzeba lać dziecko, bo to nie jest alternatywa między bierz pasek i lej dziecko za wszystko, a rób wybory i z trzylatkiem decydujcie o tym, czy kupić mieszkanie na kredyt, który trzeba spłacać 20 lat, bo ci dziecko powie małe, nie? Oczywiście i dobrze wybierze. No więc no nie trzeba wpadać w te skrajności, ale to jest, mówię, normalne w życiu. I może dlatego jest tak, że jak już jako dorośli wchodzimy w jakieś tam wybory i każą nam coś wybierać gdzieś tam wyżej, to my tak grawitujemy w stronę, że niech jednak jeden rządzi, mama z tatą. No. Może tam gdzieś przy okazji jakaś religia do tego dochodzi, wiecie, że Bóg jest, no, ale Bóg czy coś, to też się jakoś tak kojarzy, że rodzice. No w każdym razie w naturalnym życiu człowieka jest mało demokracji tak naprawdę i to jest nienaturalne raczej. Z drugiej strony gdzieś tam są też grupy, gdzie demokracja jest naturalna, bo jak są, nie wiem, masz tam 7 przyjaciół i chodzi się jakąś tam bandą, to fakt, że formuje się zawsze jakiś lider, ale z drugiej strony jest zawsze też i demokracja. Nie, że nikt nie ma takiego uwielbienia w grupie, powiedzmy 7 chłopaków, żeby wszyscy ślepo wsłuchali we wszystkim jednego super samca alfa. No, zawsze go słuchają, ale zawsze jest też groźba buntu i zawsze się musi liczyć w różnych sprawach z większością. No i to tak, wiecie, naturalnie się kotuje. No, więc Szark mówi tak, może coś nowego. Naturkracja. Co, czyli co? Ja powiem, że w Anglii dosyć naturalna jest to, co tu jest. Ja nie wiem, co to jest w Anglii.
Anglia jest popieprzona kompletnie. Im dłużej tu mieszkam, tym bardziej widzę, jak bardzo niezwykły ten kraj jest od strony prawa, struktur, mentalności, wszystkiego. Jak do tego doszło, to jest... To mnie szokuje, bo to jest najbardziej naturalny kraj, jaki sobie można wyobrazić. No przynajmniej był, bo on się tak zmienia jak wszystko, nie? Ale jeszcze tego dużo zostało. I, no i wiecie, bo wiecie, jak prawo działa w Anglii, nie? Że to jest kompletnie inna koncepcja niż w Polsce, w Anglii, w Polsce, w Niemczech, Francji czy gdzieś tam. No bo rodzaje prawa, które są w krajach na świecie, są właściwie tylko dwa główne. Albo prawo pisane, skodyfikowane, takie, no wiecie, przepisy odgórnie powstające, które pilnuje państwo i sądy odgórnie, żeby to wszystko działało, albo drugi rodzaj, prawo naturalne albo prawo common law, to nie jest naturalne, jak to się mówi po polsku, zwyczajowe może, o tak, zwyczajowe prawo, które się zrobiło samo oddolnie z powodu tego, że precedensy były, że w konkretnych przypadkach sędziowie rozstrzygali tak albo inaczej, a sędziowie też mogli być wybierani zupełnie oddolnie. No i tak się ustaliło jako zwyczaje i zasady, jakieś tam nawet nie przepisy, tylko zwyczaje. I te zwyczaje utrwaliły się przez długi czas do tego stopnia, że stały się obowiązującym prawem. I tak działa common law. I Wielka Brytania do dzisiaj na tym obowiązuje. W Wielkiej Brytanii nie ma konstytucji spisanej. Znaczy ona jest, w praktyce jest konstytucja, o czym nie wiedzą sami Anglicy nawet, że jest, tylko że nie jest w tej formie skodyfikowanej jak gdzieś tam w Polsce, że masz dokument i o, konstytucja. Czyli w Anglii są takie gdzieś prawa stare, starożytne, jakieś umowy, Magna Carta jest spisana jeszcze tam w XII wieku czy coś, między właścicielami ziemskimi a królem, że będą się razem wspólnie trzymać takich i takich zasad. I do dzisiaj to obowiązuje, fundamenty tego. A część przestała znowu obowiązywać i to mówię, to naturalnie wszystko szło. I Anglia, więc wybory w Anglii warto obserwować, jak działają, bo to jest najbliższe, co mamy naturalnego systemu. Czyli takie jakby się bez interwencji odgórnych, jakichś ideologii narzuconych przez jakiegoś tam Napoleona czy innego Kaczyńskiego, jak się uformowało, kiedy ludziom się daje żyć po swojemu. No to jest właśnie taka jakaby Anglia. No i w Anglii jest wszystko naraz, bo jest i monarchia i teoretycznie wszystkie ustawy zaklepuje król. Nie ma ustawy, co król nie podpisuje, a w praktyce on i tak się zgadza na wszystko, co wymyśli parlament. I to jest jakaś nieprawdopodobna harmonia, bo tak naprawdę nie ma żadnych przepisów, że król musi się na wszystko zgodzić. On ma absolutne prawo weta, formalnie w Anglii, ale z drugiej strony nigdy go nie używa. I to jest no niemożliwe po prostu w polskich warunkach, bo jak w Polsce jest jakiś tam prezydent Duda czy coś i on poczuje chociaż trochę władzy, to nie ma bata, żeby jej nie użył. A w Anglii król ma dalej pełną władzę formalnie, a nigdy jej z niej nie korzysta. No, bo jakby skorzystał, to by się zrobił jeden burdel. Ale nawet właściwie to chodzi bardziej nie o to, że on nie może, tylko zwyczaj jest tak mocny, że on stał się naturą człowieka, króla, parlamentarzystów, tego wszystkiego, że to jest jakby coś w Anglii, coś jest nie do pomyślenia i to nie do pomyślenia jest tak samo silne jak w Polsce przepisy prawa, nawet silniejsze. Są to jaja niesłychane i w pale się nie mieści, ale z drugiej strony można poobserwować na przykład, czy wierzyć w wybory. No wiecie co, nie wiem jeszcze, bo nie byłem. Będę pierwszy raz na wyborach i już jestem w szoku, że sami mi, jak tu mieszkam normalnie, ale nie mam żadnych praw typu takich jak Anglik, niby formalnie, oficjalnie, no bo nie mam obywatelstwa ani paszportu angielskiego, a z drugiej strony w praktyce mam wszystkie takie same prawa, się okazuje. Czyli wybieram, kogo wybieram, przysłali mi więc, bo się przez internet gdzieś zarejestrowałem, powiedzieli, że mam się zarejestrować, skoro tu mieszkam, to mam wybierać. Znaczy nie mówię tak karze, ale tak by była sugestia, pamiętam, że to taki trochę obowiązek. Wiecie, w Anglii się znowu nie karze, tylko się tak, kurde, nie umiem tego opisać, więc mówię, wszystko jest jakby zwyczajem i tradycją, ale traktuje się to jakby to było, że to jest tak ważne, że wszyscy się jakby stosują. Porąbane, ale super fajne z drugiej strony, jak ktoś lubi wolność. No bo mógłbym powiedzieć, w dupie to mam i chyba większość ludzi ma. Właśnie muszę się rozejrzeć po sąsiadach i popytać tak, czy oni będą głosować.
Może się okazać, że już nikt nie głosuje, tylko ja sam zagłosuję. Bo zwłaszcza, że jest cała kupa imigrantów teraz i oni chyba nie kontaktują, że mogą głosować, że powinni, czy coś. Jacyś przyjechali z Nigeru ostatnio, czy skądś tam. No, to pewnie nie. Ale mi też przysłali i ja znowuż chcę brać udział w tym życiu, bo chcę się dowiedzieć, jak to wygląda. I pójdę na te wybory i dostałem poll card. W Polsce się nie dostaje czegoś takiego, że jak chcesz głosować w Polsce, to czekajcie, jak to działa, że idziesz się zapisać z dowodem, tak? Automatycznie jesteś jakaś komisja? Niechże ktoś zadzwoni mi to wytłumaczy, bo ja nie byłem chyba nigdy na wyborach w Polsce, bo ja w nie wierzyłem, no i dlatego nie chodziłem z jakichś takich powodów ideologicznych, a w Anglii pójdę i trochę mi głupio, bo znowu ktoś powie, że jakimś ojkofobem jestem, że ja Polski nienawidzę z założenia, czy co. Nie o to chodzi. Ja naprawdę w Polsce nie wierzyłem w te przedstawienia demokratyczne, no bo widzicie, jak to wygląda, albo nawet nie mam na kogo głosować. A nie wiem, czemu nie byłem nigdy na samorządowych. A może byłem? Nie, nie byłem. Nie wiem czemu. Albo może zwyczajnie z lenistwa, no. To tak jak dzwonił tutaj Leo i powiedział, że on wybiera w swoim życiu. I ja też, no. No, ale może pora na odpowiedzialność społeczną. Zacznę w Anglii, potem przywiozę dobre zwyczaje do Polski, może kiedyś znowu tam kiedyś zamieszkam, jak już nie będzie żył Kaczyński i Tusk i będą rządzili konfederaci razem z kontestatorami, to wtedy będę mieszkał w Polsce i zaproponuję, żeby zrobić taki sam system, jak w Anglii. Czyli tak, pierwsza zasada, jeżeli gdzieś mieszkasz, to głosujesz. I to już rozpieprza system polski, bo w Polsce zaraz Polacy by powiedzieli, nie, tylko Polacy mogą głosować, a w Anglii nie. Tak jak mieszkasz, to głosujesz, nieważne kim jesteś, jaki masz kolor, gdzie się urodziłeś. I to jest mądrzejsze w Anglii przecież, bo mieszkasz tam. To czemu masz nie decydować o sprawach, które cię dotyczą? Głosujesz na kogoś, kto będzie decydował, jaka firma wyrzuca śmieci. Będziesz głosował na policję albo na, nie wiem, może sędziego nawet się głosuje. W ogóle ja nie wiem, na co się tu głosuje. Dopiero z tej kartki mam, bo mi przysłali, że wybory będą 2 maja w czwartek od 7 do 10 mam napisane i w jakimś kościele tutaj lokalnym. I mówię tak, że to są election of the police and crime commissioner for Derbyshire police area. Czyli ja wybieram komisarza policji lokalnego na to county tutejsze, czyli tak jakby w Polsce to było województwo albo nawet powiat czy coś takiego. Czy w Polsce się wybiera komisarza policji, powiedzcie mi? Bo nie wiem, ale coś mi się wydaje, że to chyba by się ludzie bardzo zdziwili, że wybieramy komisarza policji? Bezpośrednio, nie? Że ja decyduję, kto będzie komisarzem policji. Mi się to wydaje absolutnie normalne w Anglii, że wybieram komisarza policji. To jest gość, który będzie organizował całą policję, która będzie mnie zaczepiać na ulicy albo nie. I to ja go wybieram, a nie on mnie. Nie rozumiecie? Że dlatego to wymusza na policjantach, żeby się zachowywali sensownie, bo jak będą bardzo się niesensownie zachowywać, to ich ludzie wypieprzą razem z tym ich komisarzem wszystkich. Już nie mówiąc o tym, że można, wiecie, tam sądzić się zawsze z policją czy coś. Fajne to jest, podoba mi się. Teraz muszę sprawdzić, na kogo głosować, aż mi się chce sprawdzić, kogo mam do wyboru, bo nie napisali w ogóle, tylko na razie jest, że będę miał głosować. I to też jest, że wiecie co, w Anglii traktuje się ludzi jak dorosłych. W takim przypadku przynajmniej, bo czasem się ich nie traktuje jak dorosłych, ale jak chodzi o głosowanie, to traktuje się jak dorosłych tutaj. No i mówią, że no nie dają mi nic więcej, tylko informacje i mówią, sam się dowiedz, kogo, kto będzie i na kogo głosować, i z jakiego chcesz powodu i w ogóle. No. Ale na przykład nie przeszkadzałem ludziom iść do pubu. Już wiem, po co są puby. Puby są po to, że bierzesz taką kartkę, idziesz do pubu i dyskutujecie, nie? Jaki facet, czy komisarz był spoko komisarz policji, czy jest kawałem gnoja, czego wypieprzyć. Ja się dowiem z pubu. Pójdę do pubu lokalnego, mam powód znowu iść na piwo i zapytam lokalnych, no jak będziecie głosować i tego. No i tak się gada. A drugie jest election of mayor for the East Midlands Combined County Authority. W ogóle przy okazji postanowiłem, że w dupie mam już ten akcent brytyjski. Chciałem się nauczyć mówić tak jak Anglicy z tą wymową, ale jak zacząłem teraz, to już taki burdel mi się zrobił, że co
co któreś słowo mówię po lokalnym akcencie Yorkshire, coś jest bardzo dziwny, i co któreś mówię po angielsku takim prawidłowym niby, brytyjskim, a resztę mówię po amerykańsku. I jeszcze do tego mam naleciałości wymowy z Polski i ogólnie mówię jak łajza, więc muszę się niestety spieprzyć, to uprościć, więc źle to wymawiam, znaczy dobrze, tylko inaczej niż lokalni. Ale srał to pies. Na tym polega urok angielskiego, że masz dużo możliwości poprawnego mówienia po angielsku. I to jest dobry moment, żeby zrobić przerywnik na to, że jak chcesz ćwiczyć angielski na obozie z Anglikami też i z ludźmi, którzy mieszkają za granicą i ze mną przy okazji, to chodź na obóz, będzie pod koniec sierpnia, w drugiej połowie sierpnia. Znajdź sobie stronę nofear.camp. O, tam jest wersja polska strony, także spoko. I przyjedź na obóz. 10 dni, najlepszy obóz na świecie robię. Także są już zgłoszenia i zaczęły napływać. Także jeszcze są miejsca, ale tak jak będziesz czekał do czerwca, to już nie będzie pewnie. Więc tak, nie ma presji, ale mój obóz jest fajny i angielski jest warto znać. O to mi tutaj chodzi, dlatego robię obóz, bo nikt go nie zrobi tak fajny jak ja. No, ale wracając do tematu. Słuchacie kontestacji. Słuchasz kontestacji. Głosu wolności w twoim domu. No i na czacie Szark mówi tak, a to w ogóle ciekawe, że w Polsce możesz głosować nie mieszkając w Polsce, na przykład Polonia w USA, a ja będąc w Anglii, no tak, ja będąc w Anglii, głosuję mieszkając, na podstawie mieszkania, w Polsce się głosuje na podstawie pochodzenia, narodowości. No właśnie, no właśnie. No i który kraj jest bardziej realistyczny i życiowy? No jak wy to widzicie? No, mi się wydaje, no Polska jest trochę za ideologiczna, za mało praktyczna. No Anglia trochę odwrotnie. Shark mówi tak. Aha, w Polsce w miejscu zameldowania jest tworzona komisja wyborcza, i tam idziesz, pokazując dowód osobisty i dostajesz kartki do głosowania. Ale to czekaj, to nie przysyłają mi pocztą informacji? Czy ja muszę wiedzieć to wcześniej, z telewizji, tak? Gdzie iść w ogóle? A, okej. Okay. No to tak mało friendly, ale niech będzie. Wrzucam do urny, czyli już wcześniej sama ta lokalna komisja wyborcza wie, że ja tam mieszkam. A skąd ona wie? Aha, wie. No właśnie, skąd ona wie? Bo jestem od zameldowania, mówię. A dobra, już mówię, że zameldowanie. No właśnie, w Anglii nie ma zameldowania, więc oni wysyłają po prostu kartkę pod adres, kto tam mieszka. Halo, kto tu mieszka? Ja mówię, że ja. I dostałem tą kartkę. Jak dostałem tą kartkę, to na niej jest kodzik i muszę się zarejestrować, że ja tu mieszkam. Nie ma przymusowego meldowania się, bo Anglia to nie wojsko. I kraj, gdzie się szanuje ludzi, nie może się zachowywać jak wojsko. W Polsce się nie szanuje ludzi, w Niemczech też nie, tylko się ich traktuje jak potencjalnych szeregowców i każe im się meldować, jak w wojsku, zapisywać, gdzie mieszkają w ogóle. To jest przecież okropne podejście do człowieka. No, także dlatego ja się zapisuję, że tu mieszkam, to głosuję. No. Wiecie, jest tak inny system, że ciężko to jest w ogóle porównać przecież. Na przykład jak nie ma meldunku, to znowu jest problem praktyczny, jak w takim razie głosować, nie? Jak udowodnić, że się gdzieś mieszka, różne takie. Okej. Okay. Mieczysław, cześć, jest na czacie, mówi tak, pamiętam, jak mógłbym nie pamiętać, skoro dawno, dawno temu maglowaliście mnie grubo ponad godzinę w wywiadzie rzece po jednych z wyborów. Ale co pamiętasz, bo nie wiem. Jako pierwszego wiceprezesa kolejnych partii Janusza Korwin-Mikkego, JKM-a i od pewnego czasu także pełnomocnika wyborczego KW Kongresu Nowej Prawicy, starałem się godnie zastąpić na tej funkcji Stanisława Żółtka. Czekajcie, o czym my gadamy, bo ja trochę nie wiem teraz. Mieczysław, co ty piszesz do mnie, o co chodzi, na co ty odpowiadasz? Ktoś się pogubiłem, przewróciłem kilka kartek. Naraz i ten. Dobra, rozmawiamy. Jeszcze raz przypomnę, czy wierzysz w wybory? Już nie zadajmy sobie pytania, czy wierzymy, że Korwin wygra. Już jesteśmy po tym etapie. Teraz możemy sobie zadawać pytanie, czy wierzymy, że Konfederacja ma sens, ale już też sobie nie zadajemy. Też już jesteśmy po tym etapie. I myślę, że skończyliśmy na etapie, czy w ogóle wierzymy w głosowania.
na jaki, do czegokolwiek i w jakiejkolwiek formie i ustalmy se to. Więc jak na razie głosy chyba są podzielone troszeczkę, ale większość, myślę, się zgadza z tym, że zależy i jeżeli ludzie się znają, to głosowanie mają sens i jeżeli to jest w jakichś małych społecznościach, to głosowanie wierzymy, a jak w dużych, to jeszcze nie wiem. A Mieczysław wspomina starą kontestację. No tak mi mów, bo ty piszesz komentarz pod pisem moim na Facebooku. No i o to chodzi. Więc tak, no to cześć, wróciła kontestacja, ta zwykła, stara już. Po prostu się zbieramy do kupy, gadamy, rozmawiamy sobie, tyle, nic więcej. Żadne ciągi dalsze, nabudowy biznesowe, robienie wyborów czy coś. Robimy sobie teoretycznie, budujemy partię kontestacja, która pewnie nie będzie w ogóle startować w żadnych wyborach, ale może być partią, bo fajnie być partią. Partią w sensie grupą, przyjaciół, super partią, o, nad partią. Będziemy czymś więcej niż partia, o, taka wizja. Mam tą wizję, to jest moje marzenie i ja je sobie będę realizował przez najbliższe 40 lat. No i czekajcie, ile będę miał wtedy? No w sam raz, tak, z 80. I wtedy, jak już się uzbiera wystarczająco dużo chętnych, to pójdę zarejestrować partię, super partię kontestacja z jakimś śmiesznym logo i potem będziemy robić fajne manifestacje i tak dalej. Takie mam marzenia. Adrian. Głos Adriana w sprawie, czy wierzę w głosowanie. Mówi tak, że naprawdę masa ludzi nie nadaje się do demokracji. Było dużo kart do głosowania źle oddanych, gdzieś tam. I że dużo, masa ludzi nie nadaje się do demokracji. Według mnie miałoby to sens, jeśli byłaby to republika z kryteriami do głosowania. Czyli rozumiem, że ograniczona demokracja dla ludzi jakich? Odpowiedzialnych, bogatych? Mężczyzn? Bo wiecie, według Korwina kobieta ma za mały mózg, żeby głosować, albo powinna robić zupę mężowi, żeby miał więcej czasu się zastanawiać, na kogo głosować. To są takie, wiecie, wizje wolnościowe prezesa Janusza. Okej, nie, dobra, ale poważnie. Dobra, to nie jest zła opcja, bo ja jestem zawsze za tym, żeby przywileje szły zawsze, były ściśle związane z odpowiedzialnością. Czyli jeżeli ktoś głosuje, to powinien za coś odpowiadać faktycznie. No, ale popatrzcie sobie z drugiej strony. Mi tutaj dali tą kartkę, że mam wybierać komisarza policji i tego burmistrza, czy jak się, mayor, no szefa, nie, władz lokalnych i szefa policji. Niezależnie, jednego i drugiego, bezpośrednio. Ale jaką ja mam odpowiedzialność właściwie? No mogę wybrać, kogo chcę. Czy powinienem, nie wiem, brać na siebie obowiązek obrony tego komisarza? Policji? Czy coś? Czy nie wiem, biorę na siebie obowiązek płacenia im za to? I tak płacę za to i dlatego powinienem wybierać, bo płacę rzeczywiście lokalny podatek. I te lokalne podatki w Anglii opłacają tych właśnie wszystkich, na których ja głosuję. Więc ten system, popatrzcie, jest chyba jednak sprawiedliwy. Bo, no co prawda, nikt mnie nie pyta, czy w ogóle chcę mieć komisarza policji, ale zobaczę na wyborach, może jest opcja, w ogóle nie chcemy policji i nie będziemy mieli policji wtedy. Więc jeżeli jest taka opcja, no to w ogóle super już by było. No ale patrzcie, skoro za to płacę, to pozwalają mi mieć wpływ. I to taki, no, realny dosyć wpływ, ale jednocześnie realistyczny, bo nie pytają się mnie o szczegóły, jak zarządzać policją, bo ja nie wiem, no ja nie nadaję się na bycie, na odpowiedzi na pytania, jak tam w praktyce szczegółowo zarządzać policją, ale mogę wybrać tego, kto będzie zarządzał policją. I więc to jest jakieś tam pośrednie, ale no na tyle realistyczne i jednocześnie na tyle odpowiedzialność teraz tego komisarza jest, że powinno działać. Nikt trochę działa chyba, no jak inaczej. Więc może nie trzeba rzeczywiście ograniczać praw wyborczych, tak jak tutaj Adrian mówisz, czyli że tylko bogaci głosują, albo tylko w odpowiednim wieku, albo z odpowiednim wykształceniem, tylko na przykład ci, którzy płacą. A w takiej Anglii wszyscy płacą, jeżeli gdzieś mieszkają. Tak działa system, czyli jest podatek lokalny, nazywa się Council Tax i płacisz za fakt mieszkania.
że jak gdzieś już mieszkasz, to częścią opłaty za twoje mieszkanie jest zawsze council tax. On jest dosyć duży. Tu się płaci trochę na osobę, wychodzi tak ze, ile tam będzie? No, między 50 a 100 funtów na miesiąc. No, coś tak w tym przedziale, bo to zależy od domu i ile ludzi tam mieszka w tym domu. To się rozkłada na tych, ile ludzi jest w domu. Im więcej ludzi w domu mieszka, tym większy jest podatek od domu. No, system jak system, dużo ludzi narzeka, że to drogie, czy co tam, ale z drugiej strony jest duży plus tego systemu, że właśnie wszystko się sprowadza na poziom lokalny, nie? Czyli no, ja płacę za lokalne, właściwie cała Anglia dla mnie mogłaby się sprowadzić tylko do tego county, w którym mieszkam, bo to county zorganizuje policję, szkoły, drogi robi, bezpieczeństwo, szpitale, wszystko lokalnie. Jest, więc reszta kraju mnie w ogóle nie interesuje i jednocześnie wybieram ludzi, którzy robią te rzeczy, za te wspólne pieniądze, te ściepy. No więc, no, nie tak źle, nie? No, ale w praktyce to ja wam powiem, bo następnym razem, jak mi znowu motor ukradną, to wam powiem, czy mi go złapali. Bo ostatnim razem, jak mi ukradli motor, to chyba nawet to samo county, tylko nie głosowałem na nikogo, to policja go złapała przy razem współpracy ze mną, co było bardzo ekscytujące. Srał pies motor, ale to była niezła przygoda życia. Po prostu dzwoni policja. Ja mówię, jak mnie tutaj impulsy, lokalizacja przychodziła mi, nie, bo miałem tam śledziałkę, co śledziła motor, gdzie tam se złodziej nim jeździ. I tam na tym telefonie z policjantką, co bezpośrednio siedziała w samochodzie i szukała, mieliśmy niezłą przygodę życia. I to była współpracująca policja, która była skuteczna, co mi się nigdy nie zdarzyło w Polsce, a mi w Polsce już tyle razy ukradli pojazd, że już nawet nie pamiętam ile. A w Anglii raz i znaleźli. I fajnie, że policja działała. W ogóle sam fenomen, że widzisz, że jest policja, która działa, że chce, już warto zapłacić. Normalnie to mnie wzrusza, no, wzrusza, że policja działa, że w ogóle jest policja. W Polsce, żeby doszło, żeby w ogóle do policji, to jeszcze musicie parę lat pożyć, bo się cofnęło i teraz jest milicja z powrotem, która sobie zapomniała, po co istnieje policja w takim kraju, który jest dla ludzi, a nie dla państwa. Więc teraz jest milicja, no i potem musi być policja i ta policja musi się nauczyć i tak dalej. To nie wiem, czy to kiedyś będzie. Więc i mówię, ja się normalnie tak wzruszam, że ja zagłosuję za tego samego, na tego samego crime commissioner, bo skoro poza jego rządów mi tak fajnie złapali złodzieja, to myślę, że się nadaje. To już jest wystarczająco spoko dla mnie. No. Chyba, że mnie w tym pubie przekonają. No widzicie, może jest sens głosować lokalnie. No ale chyba w Polsce tak nie działa to tak, nie? Że co, że macie wpływ realny na lokalne rzeczy? No teraz były te wybory samorządowe. Opowiadajcie. Może ktoś coś jeszcze ma do powiedzenia. Można jeszcze zadzwonić. 573-568-457. Czy wierzycie w wybory? Słuchajcie kontestacji. To już koniec tego przerywnika, no fajne było. Tak, Budzicz Su mówi na czacie, no to teraz mnie zaimponowała Anglia z tą policją. Był odcinek kontestacji, w którym przez cały czas opowiadaliśmy z Dominiką szczegóły tej akcji i no była bardzo imponująca dla mnie, który przyjeżdżam z takiej Polski, gdzie w Polsce miałem no taki sam incydent, że miałem skuter Aprilia SR50 w Warszawie, ukradli ją. No też poszedłem na tą policję zgłosić, no i tam też widziałem od środka, jak działa policja i co ona robi, jakie ma podejście do tego, jak się zachowuje. I skuteczność była zerowa. Więc no, wszystko, co mi ukradli w Polsce, to odzyskali dokładnie zero, ale nawet nie o to chodzi, bo wiadomo, że nie zawsze się wszystko uda odzyskać, ale nawet nikt nie próbował. No. Nie, no, nawet nie ma co udawać. Nawet policjant był na tyle są fair ci ludzie, przynajmniej co z nimi miałem kontakt. Jeszcze nawet bym powiedział, że to są policjanci, co mieli kontakt, ale to ani to nie była policja, ani to nie była milicja w Polsce wtedy. To byli tacy ludzie, którzy chcieliby być policją, ale nie mieli szans. Bo ten system jest tak źle zorganizowany w Polsce, może się coś zmieniło, ale wtedy był,
że nie mieli szans najmniejszych i chcieli do mnie jak do człowieka no, podejść z tym wszystkim, ale mówili, że no, wprost mówi facet, że no, żadnych szans na to nie ma. Oni to właśnie są urzędnikami, oni to wszystko spisują i tyle. Nikt nic nie robi. A w Anglii jeździli, sprawdzali, szukali, patrolowali, mieli procedury, odbierali telefony, dzwonili do mnie, informowali mnie, potem je informowali, co się dzieje dalej w tej sprawie, że ma być proces, ale może nie będzie, że szukają informacji. Po fakcie przyszli do mnie zebrać informacje, dwójka policjantów. Coś pięknego w ogóle. Myślałem, że śni mi się to. To jest jakbym sobie śnił, jakbym chciał, żeby było w Polsce. Jakbym chciał zrobić śmieszny film, nie? Ironiczny. Jak działa policja w Polsce? To bym właśnie całą tą akcję wymyślił. No. Ja nie oczekiwałem nigdy cudów od policjantów w Polsce, jak już o tym mówimy. Ja bym miał realistyczne podejście. Ludzie mordy drą, że policja, no nie wiem, nie konsultuje się bezpośrednio z Duchem Świętym i nie wie, kto im, co komu ukradł i gdzie on akurat jest. No bo powinni, bo przecież od tego są policjantami. No bez jaj ludzie, no to są realni ludzie. Wiedzą tyle, co wiedzą, jak ktoś z nimi współpracuje, to im pomoże, jak nie, to się nie mają wróżek, nie płacą im za wróżki gdzieś tam, które wszystko wiedzą. Więc dobra, z realizmem całym podchodziłem do policji w Polsce, ale ona była beznadziejna, no. I jak już się z nimi spotkałem bardziej w paru przypadkach, to większość z tych, co się spotkałem, nie mieli złych intencji. I to nie były jakieś ostatnie łajzy, co tam poszli do tej policji, bo nic innego w życiu nie umieją. Wcale nie. Oni czuć było, że mieli jakieś chęć pomagania ludziom, ideały, no bo no czemu się zostaje policjantem? No bo jesteś małym, głupim chłopakiem, który się naoglądał filmów i myśli, że będzie złych ludzi łapał, nie? I pomagał ludziom i będą go szanować i będzie dobrym gliną. No a potem już jest zatrudniony, a potem parę lat mija i on już traci wszystkie ideały i no już tak se siedzi w tej pracy, ale próbuje czasem, dużo ludzi próbuje tam, dużo nie mogą, a czasem mogą, chwała im za to akurat. No, ale no mówię, o efekty oceniam, więc policja w Polsce, no słabo, no panie, no słabo, no. I zmaltretowani tym całym systemem poddali się. No i głupio mi trochę jest ich oceniać, że no bo tak bym oczekiwał od nich, że będą mieli ponadludzką wytrwałość, cierpliwość, że będą wszyscy ludzie pracujący w policji będą człowiekiem z żelaza, nie dadzą się systemowi, nie dadzą się małym zarobkom, nie dadzą się beznadziejnej organizacji, nie dadzą się polityce i będą cały czas wbrew wszystkiemu i wszystkim twardzi robić dobro samo, czyste, no. Może bym nawet od siebie, może tego wymagam, ale nie wymagam nadludzkich rzeczy od innych ludzi, więc nie. No. Ale teraz to jak już to są milicjanci, bo po COVID-zie to już chyba zostali tylko ci, co nawet nie próbują. Ci, co by próbowali, to chyba się zwolnili, bo już nie dali rady wytrzymać tego, co się wtedy działo. Wiecie, pały, maski, te rzeczy. No, ściganie ludzi za to, że oddychać chcą. No to teraz już nie mam. No dobra, w każdym razie, no w porównaniu z tym działanie policji w Anglii było szokująco piękne. I tyle. A Adrian powiada, a temat brytyjskiej policji. Ukradli mi hulajnogę. A to co, brytyjska policja ci ukradła? Gość był na kamerze, a nawet znalazłem ją na sprzedaż na marketplace. Dałem pełno materiałów i dupa nic. Tak samo jak wycyckali mnie na PS4, mówi Adrian. No, w brytyjskiej policji. No widzisz, bo nie chodzisz na wybory, wybierz innego komisarza. Może tam nie działa, no. No wiecie, no pewnie tak też jest, na pewno tak jest. Zresztą w Anglii ludzie, co tu mieszkają, nie są specjalnie zachwyceni policją, ale ciężko w ogóle to brać pod uwagę, czym Anglicy są zachwyceni, a czym są niezachwyceni, bo im się, no wiecie, ogólnie nic nie podoba, że wszystko do dupy działa w Anglii, tylko że ci Anglicy, raz, że nie mówią w żadnym innym języku i dwa, nigdzie indziej nie mieszkali i trzy, nawet jak mieszkali, to nic z tego nie rozumieją tam, gdzie byli. Po prostu nic o niczym nie wiedzą. Oni porównują warunki, policję brytyjską z niczym, więc ze swoimi ideałami, z marzeniami. No i policjant brytyjski żywy z wymarzonym policjantem brytyjskim nie ma szans, no więc wiadomo, że wszystko jest do dupy w Anglii, nie? No.
Ale jak ktoś przyjeżdża z Polski i mówi, że policja brytyjska działa gorzej, to ja go nie rozumiem, bo że działa tak sobie, że nie zawsze się wszystkim chce czy coś, to pewnie, że tak, ale że gorzej, to bym się zdziwił, że ktoś tak mówi. No. Zresztą wiecie też, każdy na podstawie swojego własnego doświadczenia ocenia, więc akurat trafi na dwóch francowatych policjantów lokalnych angielskich, buroków jakichś tam, ciężko trafić na buroków, ale no takich, co im się nie chce albo co, no to będzie miał już zdanie na podstawie swojego doświadczenia i, no i tyle, nie? Ja też zresztą nie wiem, czy to był jakiś wyjątek, że taka fajna akcja była i złapali złodzieja tutaj. No, ale jest na pewno na temat to, że jeżeli się głosuje lokalnie na policjanta, na komisarza policji, to jest szansa, że to się trochę polepszy, albo przynajmniej jest szansa, że nie może być tak totalnie do dupy. Bo jak będzie, to ten komisarz do następnych wyborów tylko może być komisarzem, albo nawet wcześniej wyleci. Bo musi się liczyć ze zdaniem ludzi, którym ma służyć. No bo to my mu za to płacimy i nie tylko, że mu płacimy, ale go wybieramy. Ma to sens, nie? No, bo jak lepiej to zrobić? No dajcie jakiś przykład. Jak lepiej? No nie jest idealne, wiadomo, ale no nie wiem. Mieczysław mówi tak. W mojej gminie miałem wspaniałych policjantów, ale miałem też kowboja, w cudzysłowie. No właśnie, a pytanie, czy w twojej gminie miałeś wpływ na to, kto będzie tymi policjantami, albo kto będzie tym głównym komisarzem? W Polsce to też się nazywa komisarz, tak? Ten gminny taki szef, czy nie? Czy to wszystko jest tak znowu totalnie odgórnie, że sam Kaczyński wybiera ze wszystkich komisarzy i człowiek ma już wpływ tylko na to, czy Kaczyński wybierze tych komisarzy, czy Tusk? No to marny wybór faktycznie. No, ale mi bardziej chodzi, jak zadaję pytanie, czy wierzysz w wybory, czy w ogóle wierzysz w tą koncepcję, bo w takie wybory na najwyższym szczeblu w Polsce, to nie wiem, czy ktoś z nas wierzy, że w ten sposób coś się w ogóle da i że coś, i że ludzie mamy na coś wpływ w ogóle. No, dobrze, to jak nikt nie gada, no to może starczy, żeby nie przegadać audycji, ale jeszcze poczekam chwileczkę i minutkę, bo może ktoś jeszcze zadzwoni, coś powie, opowie fajnego. A Mieczysław mówi, że nie wybiera jednak się tego. Okej, no to szkoda. Ale ciekawy jestem, czy jakby zrobić takie wybory jak w Anglii, takie lokalne, na poziomie, ja bym nawet, nie wiem, osiedla nawet. No powiedzmy, że w dużych miastach to osiedla. No ale takiego dosyć małego rejonu, gdzie wszystko jest oddolnie, to czy by się polepszyło? Okej, odbieram i pogadajmy. Cześć. Wierzysz? Witam cię. Czy nie? Witam cię, Martinie, Maciek. Cześć, Maciek. No ja w życiu nie brałem udziału w wyborach, oprócz tych odnośnie głosowania, czy Polska będzie częścią Unii Europejskiej, gdzie głosowałem przeciwko. Uważam, że to jest bez sensu, bo nie jestem demokratą, bardziej mi by odpowiadała jakaś monarchia albo dyktatura. A taka siłowa? To tak zapytam, skąd się ma wziąć ten dyktator albo monarcha? No właśnie w tym jest problem. Ale w Singapurze jest dyktatura i tam bardzo fajnie działa. A skąd się wziął tam dyktator? No bardzo się nie interesowałem tym, natomiast jest to kraj wysoce rozwinięty. Z drugiej strony jest dyktatura taka w tym stylu na przykład w Kambodży i tam nie jest fajnie. No. No, to jest kwestia. I w Rosji kolei, to też tak sobie jest. Tak. No. A z kolei mamy tutaj niby demokrację w Unii Europejskiej, natomiast tamci państwo się sami wybierają praktycznie do tego Europarlamentu. W Polsce też wybierają takich dziwnych ludzi i nie jest jakoś super. Więc nie ma jakiegoś idealnego rozwiązania, niestety. A w szkole były wybory do... Czekaj, coś tam się wybierało w szkole. Co się wybierał? Przewodniczących chyba. Przewodniczący, tak. Wybierałeś czy nie? Samorządu. No. Wybierałeś? Nie, też nie. Nawet też. Na takich ten... A na przykład w rodzinie nie było nigdy głosowań, że jakaś się zbiera rodzina i głosujemy, czy jedziemy na wakacje do Ciechocinka, czy w Zakopane? Nie było takich rzeczy? No,
Były, były. Bardziej to też wśród jakichś tam znajomych, tak? No. I to ma sens, tak. To ma sens, to ma realne przełożenie na sytuację. No. No to ma sens. Możemy, tak. No to dobra, to kiedy się kończy sens? Bo zawsze jak są małe przypadki, gdzie jest mało ludzi, to ludzie mówią wszyscy, że ma sens. Jak są największe przypadki takie masowego głosowania milionami, to wszyscy mówią, że nie ma sensu. To do jakiej granicy ma sens głosowanie? Kiedy byś wierzył, że to ma sens? Do ilu ludzi? No lokalnie to ma, ale też nie do końca, bo jest przykład pana senatora, który miał zakład przetwórczy mięsny i tam wszystko zatruwał naokoło i był wybierany przez jakieś 20 lat. Wow, no to z jakiegoś powodu go wybierali, no to czemu? Siłowo. Jak siłowo? Znaczy, ta miejscowość nazywała Śmiłowo. Aha, Śmiłowo, myślałem, że go siłowo go wybiera. Nie, nie, to był pan senator Stokłosa. To już mi się przypomniało. A tak, wszystko. Tak, tak, był taki. No to czemu go wybierali? No przecież był jakiś powód. Jakieś układy takie lokalne pewnie. Ale co, z mieszkańcami? To kto go wybiera? Przecież mieszkańcy, tak. A nie tylko prezesi firm, z którymi miał układy. No mieszkańcy tak, natomiast w takich małych miejscowościach wszyscy o sobie wszystko wiedzą raczej, tak? No. I widocznie głosowali, bo może by coś tam stracili. O, czyli się opłaca jednak, Stokłosa się opłacał ludziom. No to działa głosowanie. To właśnie przykład takiej patologii, która mi nie odpowiada. Ja uznaję demokrację jako głupi system. No, jeszcze by to miało sens, gdyby ludzie nie byli ogłupiani przez media i przez polityków. Natomiast większość ludzi ma sieczkę w głowie. No, a ta sieczka to nie jest też efekt właśnie takiego wolnego rynku. Bo wiesz, pewnie jakbym był jakiś dyktator i zabronił, tak jak w Brazylii właśnie newsik taki małych z ostatniej chwili, zabraniają Twitterowi działać. To pewnie tacy jacyś są rządzący, którzy chcieliby czystości i nieogłupiania ludzi, więc zaczynają zabraniać wszystkiego i zrobić taki kraj pod ścisłą kontrolą. No to może być dobra droga, że nie ogłupiajmy ludzi, zakażmy TikToka. Ma to sens? No też nie ma niestety. No to muszą być ludzie ogłupieli, tak. Na to wychodzi. Co, problem polega na tym, że ludzie ani nie wiedzą, jak działa gospodarka, ani jak działa państwo, też do końca nie mają pojęcia, jak wyglądają podatki. Prawda, to tak jest wszędzie, ale niech mi ktoś wyjaśni. Na kiełbasę wyborczą. Okej, to niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego Anglia się nie rozleciała przez kilkaset lat, działając cały czas w tym systemie, że się jednak głosuje. No przecież parlament był od stuleci, mimo że tam była monarchia. No może dlatego, że była właśnie połączone z monarchią, czy co? Możliwe, tak. Ja w Anglii obserwuję to, że tam jest ogólnie taka wyższa kultura, tak? Jeśli chodzi o parlament, o polityków. Tak, jest wyższa świadomość takich spraw społecznych, tak. Też, jak nawet gospodarczych. Ekonomicznie Anglicy są... No większość ludzi wiadomo, że są z niższych jakichś sfer, to się tam ledwo 2 plus 2 równa się 4, ale jest ogólna świadomość ekonomiczna dużo wyższa, nie? Że to nie są jakieś dziwne rzeczy, że ktoś jest bogaty, albo że ukradł, to tylko dlatego, że ukradł, to może być bogaty. Nie ma takich głupot, bo to też jest jakaś norma, jakieś relacje takie ekonomiczne między ludźmi, biznesowe czy coś. Jest, rzeczywiście to robi różnicę, ale ludzie, no, głupi są dalej. Większość jest głupia. Nawet w Anglii, która jest narodem może i tam handlarzy, ale większość zawsze była głupia i zawsze będzie głupia i w tych czasach to te wszystkie TikToki bardzo pilnują, żeby zawsze była większość głupia. I co? Myślisz, że dni do Anglii są policzone? Że demokracja zniszczy to wszystko? Anglia niestety idzie w złą stronę. I jeszcze taki fakt podam, ktoś mi uświadomił jakiś czas temu, że Anglia jest państwem, które od setek lat, czy nawet więcej, nie była przez żadne inne imperium podbita. Prawda.
więc tamte tradycje są kultywowane. U nas były na przykład były te rozbiory i widać, gdzie był ruski rozbiór, a gdzie jakiś austro-węgierski. Tak, tak, inne. Są różnice. No to, i, tak. I to widać. Tam, gdzie ruski, to wszystko jest byle jak. No czuję się, tak. Do dzisiaj. To jest też fascynujące, że już niby to nie powinno mieć znaczenia, ale wszystko się dalej czuje. To jakoś z pokolenia na pokolenie przechodzą te rzeczy cały czas. No. No i że tak dla uczciwości trzeba powiedzieć, że ta, no jak była demokracja parlamentarna jakaś w Anglii, bo parlament był, to no to nie były powszechne, że, znaczy nie każdy głosował, no więc to nie było takie powszechne. No to może i są policzone dni, może i demokracja musi się skończyć rozpierduchą. Zobaczymy, czy Corbyn ma rację za parę lat albo za 100. To ja już nie zobaczę może. Może z innego ja wymiaru. Ja obserwuję taki kanał Zmywak. Może. O, nie, no, nie, nie. Nie obserwuj go. Znaczy, to jest specyficzne. Natomiast on pokazuje różne absurdy, które tam są w tym kraju wymyślane. Począwszy od pandemii, poprzez te zgraje tych lekarzy z pontonów. Tak, on pokazuje te absurdy, ale to jest to same. Łady. Tak, te same techniki pokazywania, co i media pokazywały COVID, więc pokazuje selektywnie, przesadnie, wybrane, sensacyjnie rozdmuchując duperele i takie rzeczy. To jest najgorszy, obrzydliwy rodzaj publicystyki, to co on robi. Nie znoszę typa z tego powodu, no bo to, że śmieszne to i śmieszne, ale no, nie można ufać, bo jakby Anglia, to jest Anglia jego oczami, a jego oczy są bardzo tendencyjne. I dosyć głupie, on po prostu nie rozumie Anglii. No jakiś tak patrzy, jakby dopiero co przyjechał i nie chce zrozumieć głębiej, dlaczego coś działa, nie działa, albo jest takie, albo srakie. Ale to ma powody. Anglia jest dosyć, jest głębsza niż to widać po pozorach, co zresztą powinno być trochę jasne, bo by się naprawdę rozsypała dużo wcześniej, gdyby to było takie aż głupie, jak ci ludzie myślą. No. Ale tak, dużo rzeczy jest, absurdalnie wygląda, na pozór na pewno w Anglii. No, no wiem, bo tu mieszkam, więc to tak dużo takie wydaje się głupie, no, prawda. No ja też obserwowałem inny kanał takiego Anglika, który tam przyjechał po jakimś czasie nieobecności i pokazywał miejsca, które po prostu upadają, małe miejscowości, w których nie ma już pracy, jest coraz więcej domów opuszczonych. Pewnie. Na zewnątrz są takie malowane albo jakoś tam robione niby okna, drzwi, których naprawdę nie ma. No, ale to nie jest powszechne, tam, to jest wyjątek. No, że ja jeżdżę motorem po całej Anglii, se jeździliśmy i też mieszkałem w paru miejscach. Jak się tak, wiesz, jeździ dużo, a Dominika w ogóle jest kurierem, więc w ogóle po całych kilku miastach jeździ codziennie godzinami. I to nie jest powszechne. No, można mieć takie sensacyjne podejście, że się Anglia rozpada, ale nie rozpada się. No. Pewnie, że są takie miejsca, gorsze są jeszcze, ale to są wyjątkowe raczej miejsca. To nie, że co drugi dom zabity dechami jest. No, no nie, aż tak to nie. Nie jest tak aż. No. Ale to nie są no czasy dobra, to takie, wiecie, że boom. To raczej jest czasy recesji. Ludzie biednieją ewidentnie w Anglii, mówię. Nie wiem, jak w Polsce. Pewnie też biednieją. No niestety też biednieją. No właśnie. I będą jeszcze bardziej biednić, jak wejdzie tak na maksa ten Zielony Ład. O, to jest masakra. No to tak. Ale to, widzicie, to jest trochę plus tej demokracji może, czy takiego systemu, że ludzie decydują, bo prędzej to się odwróci w Anglii, te trendy się szybciej odwracają, niż tam gdzieś w Polsce. Dlatego, tak jak na przykład covidowy, opór antycovidowy, w Anglii był dużo szybciej niż w Polsce i dużo szybciej dał wyniki, że ludzie mieli tego dość. Jakby ta presja od dołu, ta związana z głosowaniem czy zwyczajami takimi demokratycznymi, w Anglii jest dużo jakby szybsza jest ta reakcja, że dociera głos z dołu. No, a nie tylko, no bo w Polsce całą narrację dominują wszystkie instytucje, rządzący, politycy, sama góra, nie? I ci ludzie na dole jakby już prawie nie mają głosu. No nie możemy zmienić, wiesz, w Polsce komisarza lokalnej policji. W ogóle nic nie możesz zrobić poza wyborami między Tuskiem a Kaczyńskim, którzy i tak się niczym nie będą różnić od siebie w praktyce. A resztę wpływu prawie nie ma. Nawet jakiś taki głos powszechny
nawet gdyby był, gdyby wszyscy się zbuntowali, to raz, że on nie dotrze, bo nie ma którędy, a po drugie on jest niezorganizowany, bo nie ma takich jakichś procedur, instytucji, zwyczajów czy czegoś, żeby można. Na przykład pamiętam, dlatego się tak Kukiz wkurzał kiedyś i zbierał te, postawił na tą procedurę, zresztą konstytucyjną w Polsce, że jak 100 tysięcy ludzi zgłosi propozycję na ustawę, nie, to musi Parlament Polski ją rozpatrzyć. No musi ją rozpatrzyć, ale widzieliście, jak w praktyce to wyglądało. Wyrzucili wszystko do kosza parlamentarzyści. No i co z tego, że 100 tysięcy obywateli coś będzie chciało mieć wpływ na rządzenie, kiedy rządzący po prostu to zawsze wyrzucają. No i to właśnie, dlatego mi się zdaje, że prędzej Anglia wyjdzie z jakiejś głupoty, niż Polska wyjdzie z jakiejś głupoty. Ale zobaczymy. No mam nadzieję, że tak się stanie, bo nie idzie to w dobrą stronę. A Polacy otrzeźwią, jak nie będą mieli to do gara włożyć i będzie bezrobocie znowu. 20%. Tradycyjnie. Albo wojna, albo musi być głód, albo kryzys. Tak, wtedy będzie w kupie siła. Wtedy będziemy się wtedy jednoczyć. Będą, ale oj, flagi będą i różne rzeczy patriotyczne. Marsze, protesty. Tak, modlitwy, papieże, wszystko będzie. Matki Boskie latać nad wszystkim będą. Zawsze tak jest. No. Piękne. Przykle, ale prawdziwe. Śmiesznie będzie. No, tak. Ja bym się trochę może przejmował, gdybym mieszkał w Polsce, ale z daleka to się tak pięknie ogląda, jak Polacy się buntują cudownie, a co oni są piękni, jakie te marsze, jakie solidarności, jak walczą o wolność i jakie hasła cudowne, ale tylko z daleka jak się ogląda. To coś jak wieżowce na Manhattanie podobno. Nie wiem, nie byłem, ale ludzie mówią, że z daleka to jest takie wielkie, monumentalne. A jak pojedziesz blisko, to jest wszędzie graffiti, syf, brud, odrapane i tak dalej. To coś jak Polska, mi się, mam wrażenie, że tak wygląda z daleka pięknie, a z bliska to lepiej nie. Też jest takie przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. O, też biorę to pod uwagę. Dlatego się staram być zawsze, zanim mam jakieś zdanie. Ale na razie to tylko nie wszędzie byłem, także taki ostrożny jestem. Ja mogę zmienić zdanie, jak mi powiecie, że jest inaczej, to oczywiście, ja się nie upieram. No. Dobra, dzięki za telefon, fajnie. Ja dziękuję i na koniec chciałem pozdrowić polską część służb mundurowych, HWDP, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dzięki bardzo, na razie. Dziękuję bardzo. To był głos. No, mogę w imieniu odpowiedzieć tych służb. Pierdoli, pierdoli, pierdoli. Dobrze, ja nie wiem dlaczego zawsze w każdej kontestacji najwięcej ludzi przychodzi jak kończę. Nie wiem dlaczego tak jest. Znaczy, nie zawsze, dobra, prawie zawsze. Dobra, ale teraz sobie idę. No może to dobrze świadczy o audycji, że im dłużej se trwa, tym bardziej się ktoś zainteresuje, nowy przychodzi. A pamiętajcie, kontestacji najlepiej słuchać jest przy robieniu różnych pożytecznych rzeczy w życiu. Takich jak robienie śniadania, obiadu, kolacji, kupy. Można też robić dzieci przy kontestacji. Ale nie próbowałem i nie będę. Dobra, to może oprócz tego jednak. Przerobienie dzieci jednak wymaga skupienia, bo to jest jednak trochę obraźliwe, jakbym robił sobie myślę dzieci i włączyłbym kontestację sobie puszczę. W trakcie to jednak ten ta, z którą robię dzieci, byłaby niezadowolona. Więc nie, to jest wyjątek, a resztę najlepiej przy okazji sobie słuchać. To jest bardzo fajne. Ja na przykład słuchać lubię przy jeżdżeniu na rowerze po lasach błotnistych Anglii. Puszczam sobie podcasty na Podcast Addict. Kontestacja tak się składa, że od lat wielu jest we wszystkich serwisach podcastowych chyba jakie istnieją, bo kontestacja jest jednym z najstarszych podcastów polskojęzycznych w Polsce. Wiem na pewno, że nie najstarszym, bo najstarszy jest mój drugi podcast, ale na pewno jest w czołówce, na bank jest w pierwszej dziesiątce najstarszych podcastów w Polsce. I dalej sobie jest. No, a teraz przychodzi ewolucja. Mam ambicje, że zostaniemy partią. Dalej mam tą ambicję, nie zmieniłem zdania. Więc jak ktoś chce się bawić w partię, to niech i kocha kontestacyjne klimaty i chce być kontestatorem i mówić, że kontestuje i że super partia
machać flagą, robić kaw kółku na murach sprayem, szprejem. No to proszę o takie zgłoszonko, które do niczego absolutnie nie zobowiązuje, ale jest fajne, bo mówi, że ktoś nas lubi. Na stronie www.kontestacja.com formularzyk pod tytułem chcę do partii, zróbcie partię, będę w partii, będę towarzyszem, będziemy razem se towarzyszyć i kto wie, co jeszcze się stanie, to zapraszam. Na www.kontestacja.com pamiętajcie regularnie, że są spotkania nasze partyjne tutaj, a może nawet w lecie kiedyś będzie plenum jakieś, też są możliwości nieskończone. No, to dzięki za słuchanie, do następnej audycji. Ciekawe, jakie macie wnioski po tej audycji. Czy wierzycie w głosowanie, czy nie? Sam trochę nie wiem jeszcze, wiecie? Trochę może ja to idealizuję, te wybory nawet lokalne, ale jak sobie tak myślę realistycznie, nie? Bo tak z wiekiem przychodzi trochę bardziej realizm zamiast idealizmu, to myślę sobie, no nie wiem, jaka jest inna opcja lepsza. Wydaje się odruchowo, że taka dyktatura z super mądrym kimś, dyktatorem, co wie, co będzie i jak zrobić i zna się na ekonomii, to zawsze jest najbardziej efektywna, bo nie ma tego całego burdelu, korupcji i różnych rzeczy. I to jest prawda, ale ona jest bardzo teoretyczna, ta prawda. Bo w praktyce, no to tak jak były przykłady, można podać miejsca, gdzie jest dyktatura i jest fajnie się żyje, i miejsca, gdzie jest dyktatura i dużo mniej fajnie się żyje. I tak se patrzę to na tak na oko, tak bardzo na oko, to ludzie raczej wyjeżdżają z krajów, gdzie jest dyktatura i przyjeżdżają do krajów, gdzie jej w ogóle nie ma, bo te kraje, gdzie jej nie ma, jakby są bogatsze. Ale to nie musi być takie proste przełożenie, że przyczyna, skutek. Skomplikowana sprawa. W każdym razie pewni jesteśmy, że warto głosować w małych grupach na temat, gdzie jedziemy na wakacje, jaką zjemy pizzę i do którego baru pójdziemy i jakie piwo kupimy. Nie, to każdy sobie kupujesz. No. Ale w takich małych grupkach można sobie spokojnie głosować i to nawet są plusiki tego. Żyjmy naturalnie. Dobra, mówił Martin Lechowicz, pierwszy sekretarz przyszłej partii Kontestacja Super Partii K i do następnego odcinka. Cześć! Wychodzimy!